Czym jest toksyna botulinowa? Toksyna botulinowa jest gram dodatnią, beztlenową laseczką produkowaną przez Clostridium botulinum. Jak wszyscy wiedzą, jest to śmiercionośna trucizna, ale w dawkach przekraczających zdecydowanie jej użycie w medycynie estetycznej. Pełni ona ma szerokie zastosowanie w medycynie ogólnie, nie tylko w medycynie estetycznej, również w okulistyce, w ortopedii, w neurologii. W medycynie estetycznej jest cudownym blokerem, powodującym, jak już sama nazwa mówi, blokowanie mięśni mimicznych. Działa ona na receptory cholinergiczne, powodując trwałe połączenie z włóknami nerwowo-mięśniowymi, przez co mięsień nie kurczy się, i daje w ten sposób efekt ładniejszego, pogodniejszej twarzy. Można powiedzieć, że toksyna botulinowa zamraża mimikę. Czy wobec tego wypełni nam też utrwalone zmarszczki, czy do tego raczej trzeba będzie użyć innej substancji, innego preparatu? Robiąc zabiegi toksyną botulinową, staramy się, aby nie zamrażać mimiki, w cudzysłowie, tak? Staramy się, aby doszło do delikatnej blokady działania mięśnia, ale starając się, aby pacjentowi tą mimikę zostawić, gdyż to jest nasz wyraz twarzy, tak? My nie zmieniamy w ten sposób rysów. My działamy tutaj na zmarszczki dynamiczne. Jeżeli zmarszczki są statyczne, to wtedy toksyna botulinowa może sobie z taką zmarszczką nie poradzić i wtedy musimy użyć wypełniacza, aby tą zmarszczkę wypełnić. W jakich cyklach należy poddawać się zabiegom z użyciem toksyny botulinowej? Toksynę botulinową podajemy co 4-6 miesięcy. Jest to indywidualne w zależności od pacjenta. Niemniej bardzo ważne jest, aby nie przekraczać 3-miesięcznego okresu, tak? Czyli nie częściej niż co 3 miesiące. Najlepiej co 4-6 miesięcy. Wśród pacjentów utarło się powiedzenie: idę na botoks, jednak botoks to nazwa handlowa jednej z firm, a preparatów z toksyną botulinową jest więcej, prawda? Tak, botoks jest to nazwa handlowa toksyny botulinowej produkowanej przez firmę Allergan. My tutaj dzisiaj wykonamy zabieg właśnie na botoksie. Natomiast toksynę botulinową produkują również inne firmy. Jest ich sporo na rynku. Nie będę może wymieniała wszystkich nazw. Niemniej różnią się one między sobą, między innymi zawartością albumin. Białka. Istnieje bodajże jeden preparat, który pozbawiony jest albumin. Pozostałe je zawierają. Czasami u pacjentów zdarzają się alergie na te albuminy. Tutaj zawsze musimy w wywiadzie o to zapytać. W medycynie estetycznej toksynę botulinową wstrzykujemy w kilka partii twarzy, ale nie tylko, prawda? Toksynę botulinową podajemy w mięśnie okolicy czoła. To są mięśnie podnoszące brew, mięśnie marszczące brwi, w mięsień okrężny oka, czyli tak zwane kurzołapki. Są też miejsca, które poza wskazaniami medycznymi, ale bardzo często lekarze medycyny estetycznej wykorzystują cudowne, zbawienne wręcz działanie botoksu, podając je chociażby w bardzo nasilone mięśnie żwacza, likwidując bruksizm, który bardzo jest uciążliwy dla pacjentów. Możemy również toksyną botulinową korygować uśmiech dziąsłowy. Czy są jakieś przeciwwskazania do zabiegu? Przeciwwskazaniem do zabiegu jest na pewno u pacjentek ciąża, okres karmienia piersią. Takim bezwzględnym przeciwwskazaniem są zmiany na twarzy skórne w miejscu iniekcji. Są na pewno zmiany, choroby, neuropatie obwodowe wszelkie, w tym zaniki mięśniowe, miastenia gravis. Niektóre leki, trzeba o to bardzo dokładnie w wywiadzie zapytać, niektóre leki jak aminoglikozydy, one przyjmowane przez pacjentów mogą nasilać działanie toksyny botulinowej, dlatego o to wszystko pytamy w wywiadzie. Bardzo ważne jest też, aby ustalić z pacjentem na początku zabiegu oczekiwania pacjenta w stosunku do zabiegu, gdyż toksyna botulinowa może, tak jak
padło to określenie, nie zamrozić wszystkich zmarszczek, tak? Nie zamrozić zupełnie mimiki. Pewne zmarszczki zostaną na twarzy, więc to wszystko należy pacjentowi wytłumaczyć przed zabiegiem.